jak wyznaczać sobie życiowe cele i realizować je od A do Z, nie zaburzając przy tym równowagi? O tym już za chwilę. Edyta Jungowska. Mam przed sobą kobietę wulkan, robiącą milion rzeczy naraz. Jak ja mam z tobą rozmawiać o równowadze? Czym jest w ogóle dla ciebie, Edyto, równowaga? No, to jest dosyć skomplikowany temat, bym powiedziała. Bo ja wszystko robię w jakimś takim bałaganie. Ostatnio, kiedy nagrywałam 2XL, Bodo Cox, który siedział, reżyserował i siedział za monitorem i mówi, wiesz, tak obserwuję cię w czasie, kiedy ty próbujesz, to mi się wydaje, że po prostu no, nie ma takich szans, żeby z tego wyszedł jakiś porządek. Robisz próbę w 2 minuty i za sekundę wszystko nagle jest w tej scenie, wiesz, że po prostu każdy element, który robiłaś w takim, jakimś szale, on gdzieś się wydobywa. Oczywiście na zewnątrz może to wyglądać jak bałagan, natomiast ja w środku dokładnie wiem, do czego dążę. Postronny widz się w tym gubi. Natomiast kiedy już jest klaps, no to wszystko przeprowadzam jeden temat po drugim. I tego, czego nienawidzę, to właśnie gubić się. A jak już się zgubisz, zdarzy się? To staje. Właśnie, to jak się odnajdujesz, jak wracasz na dobry tor? Praca na planie czy w teatrze powinna być gdzieś ułożona. Jest punkt A, punkt B, punkt C. Idziesz po kolei i ta droga, ona może się troszeczkę różnić, ale zawsze masz dojść do tego punktu B. Potem następny krok, punkt C. A co ciebie wyprowadza z równowagi? Brak takiego konkretu w pracy. Jak jest postawione jasno, czysto zadanie, wiesz, do czego dążysz, no to jakby nie pogubisz się. Możesz się pogubić szukając, ale zawsze się znajdziesz, bo znasz cel. Mhm. Wiesz, to jest też niebywałe, dlatego że ja jakby z racji tego, że nie tylko już jakby jestem aktorką, ale też i wydawcą, ale też spotykam się często z dziećmi. Ja zawsze bałam się dzieci. Praca z dzieckiem jest trudna. Trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Niektórzy twierdzą, że no nie ma nic gorszego jak dzieci i zwierzęta na planie. To jest po prostu... Słyszałam. Nagle ten plan się po prostu rozłazi w szwach. I ta zasada, o której ci mówiłam, idź z punktu A do punktu B, świetnie się sprawdza, bo po drodze jest multum różnych historii i sytuacji, których nie przewidzisz. No i kiedy na przykład wczoraj miałam spotkanie z dziećmi i rozmawiamy, że rozmawialiśmy o Pipi. No i że Pipi ma taki niewyparzony język i że wiesz, jest taką dziewczynką, która lubi trochę pofantazjować, mówi w różnych językach, no i nagle takie pytanie, ale proszę pani, czy Pipi ma taki długi język, że można nim obandażować kulę ziemską? Sam fakt, że pojawiają się takie pytania, no to jest fantastyczne i to, że wiesz, dostajesz taką dawkę energii i że już się nie boisz. Ja się już nie boję dzieci. Wcześniej takie spotkania były dla mnie trudnością i wiesz, jakby miałam takie wrażenie, że się pogubię, że nie dam sobie rady. I tylko jak myślałam o tym, że sobie nie dam rady, to rzeczywiście się gubiłam. Jesteś też, droga Edyto, bizneswoman. Jesteś właścicielką wydawnictwa. Zastanawiam się, jak to godzisz ze sobą? Biznes, karierę, no i przy tym wszystkim dom, który przecież też prowadzisz. To jest łatwe? Zawód, który uprawiamy, to jest zawód, który wymaga od ciebie oddania. Mhm. Ja jako dziecko chodziłam do ogniska Haliny Machulskiej i naprawdę wiele, wiele jej zawdzięczam i ludziom, nauczycielom, pedagogom, którzy się pojawili, których ona zaprosiła do współpracy. I Halina zawsze mówiła, że teatr nie znosi konkurencji, że w zasadzie nie możesz robić dobrze innych rzeczy. Ale jednocześnie mówiła, że nigdy nie jest tak źle, jak sobie myślisz, że jest źle i nigdy nie jest tak dobrze, jak myślisz, że jest dobrze. Porażka, którą przeżywasz, będziesz przeżywać ją lżej. Bo wiesz, że musi być lepiej. Sukces da ci tylko takiego kopniaka do dalszych działań. Ale tak naprawdę też porażka da ci, bo mnie się wydaje, że bardziej tworzą nas porażki niż sukcesy. A wracając do tego, w jaki sposób jakby radzić sobie, jak prowadzić to biznes i być aktorem. Wiesz, połączyć biznes i sztukę to jest szalenie trudno.
Ja już się wywróciłam kilka razy, kiedy wydawało mi się, że będę robić to równocześnie i że to się uda. Więc w tej chwili zaczęłam się uczyć planować. Musiałam się nauczyć, że jest jakiś cykl produkcyjny. I że od tego zależy wiele, wiele działań. Że tę książkę trzeba wypromować, że tę książkę trzeba sprzedać. W tym terminie musisz być gotowy i to jest bardzo długi, odległy termin, ponieważ z reguły musisz coś już mieć gotowe na 2 miesiące przed, jeżeli chodzi o wydawnictwo. Żeby wykorzystać ten czas. Zaczynasz dopiero dwa miesiące przed, a tutaj musisz być gotowy dużo, dużo wcześniej. No i to jest problematyczne. No i chyba też to, że tutaj pełnisz parę innych funkcji. Tam jesteś aktorem, odgrywasz coś, dajesz życie postaci, tutaj jesteś biznesmenem, wydawcą, pomysłodawcą czasami i jeszcze pewnie promotorem w tym wszystkim. A tego wszystkiego, o czym mówisz, musiałam się nauczyć. Ja się ciągle tego uczę, a przede wszystkim ciągle uczę się, wiesz, nie być pępkiem. Musisz jakby zacząć uczyć się tego, żeby innych mobilizować, żeby inni byli bardziej kreatywni, żeby byli w ogóle kreatywni. Bo wiesz, ja do tej pory byłam przyzwyczajona, że to wszyscy pracują na mnie, tak? Reżyser, scenarzysta, że jakby tworzymy postać wspólnie, a tutaj jest inaczej. To ja, jakby ja jestem po to, żeby innym służyć. To jest w ogóle jakby inny punkt widzenia, bardzo dla mnie trudny. Nowe zadanie, nowa przestrzeń dla mnie, ale powiem ci szczerze, bardzo ciekawa. Mam wrażenie, że też dzisiaj taką dużą równowagę daje czytanie, bo ono przynosi ze sobą wyciszenie. Ty jesteś w tym mistrzynią. Ja tutaj mam twoje najnowsze dziecko. Tak, Piotr Franceski czyta 35 maja, czyli data, której nie ma. No, słuchaj, wszystko przed nami. Tak, ja uważam, że wiesz, przy tych płytach, znaczy przy książce generalnie, czy to czyta rodzic, czy puszczamy, wiesz, te płyty, dziecko ma szansę się wyciszyć. Pracować nad swoją koncentracją, taką, wiesz, wybiórczą, że samo decyduje o tym, że chce słuchać tego, a nie czegoś innego. Że nawet coś, co go rozprasza, jest w stanie jakby pominąć i skoncentrować się na treści, jeśli ona jest świetną literaturą, interesująco przeczytana. I to jest moim zdaniem takie, wiesz, zarażanie dzieci słuchaniem, czytaniem książek, jakby takim obcowaniem z książką, to jest taka znakomita metoda właśnie na to, żeby je wyciszyć. Ten hałas, ten harmider, który nas otacza w tym dzisiejszym świecie i które też nie jest obojętne dla dziecka. Taka książka to jest jakby, wiesz, oddech. Czasami, jeżeli jesteś bardzo zmęczony, miałeś ciężki dzień, to warto jakby zrobić coś takiego konkretnego, ale zupełnie innego. Taki, ja to nazywam płodozmianem. I nawet, wiesz, kiedy wieziesz dziecko ze szkoły, słuchanie wspólne i zaśmiewanie się, inspirowanie się historiami z tych książek jest świetne. Bo to jest taki, no, taki rodzaj spędzania wspólnie czasu i taki rodzaj, no, po prostu resetu, że wiesz, nagle wchodzisz w inny świat i to cię kompletnie rozluźnia, bo każdego nie masz wyboru. Każdego dnia, nawet 35 maja, nawet prawda? 35 maja. A jaką ty jesteś mamą? No właśnie. W pracy jestem szalenie perfekcyjna, a w domu, wiesz, wszystko mi się rozłazi. W ogóle nie mam żadnego planu, tak jak zero mówię. Równowagi. Znaczy, równowaga jest, ale tak, wiesz, lazy, wszystko mi się, jak nawet coś zaplanuję, to niekoniecznie to zrobię. Powiem szczerze, że bardzo nie lubię domowych zajęć, to wszystko mnie jakoś nuży, męczy to gotowanie, ale za to, wiesz, jak już coś zrobię, na przykład omleta, to mój tato jest zachwycony. Perfekcyjny. Perfekcyjny ten omlet. Edyta. Nie? Może ja to muszę zastosować. Może mam zamiast tak, robić wszystko, robić złote tak. Strzały tak zwane. Złote strzały i nieczęsto. Dobrze, zapamiętam. Natomiast, wiesz, jeśli chodzi o Wiktora, to czasami sobie myślę, że być może... Czy ja daję mu za dużo, czy przypadkiem nie daję mu za dużo swobody, ale wiesz, to już jest dorosły człowiek. To jest mężczyzna, który ma swój świat, swoich przyjaciół, swoje zajęcia. I myślę, że no, jedyną rzeczą, którą, taką najmądrzejszą, którą chyba mogę zrobić, to nie przeszkadzać. Dać szansę. I tylko od czasu do czasu dać znać, że ja jestem z boku.
też zawsze pracowałam nad tym, żeby dziecko też szanowało mój czas. Mhm. Bo to jest szalenie ważne, jeżeli dziecko widzi, że ty nie możesz od razu zareagować, być na każde skinienie, że masz jakby swoje zajęcia. Jeżeli dziecko widzi to od małego, to szanuje to. Uczy się. Uczy się. Uczy się szacunku dla czyjegoś czasu. Uczy się szacunku dla tego, że ty możesz być zajęta, że możesz mieć swoje obowiązki, co nie znaczy, że nie zwracasz na niego uwagi. I wtedy masz szansę na to, że to dziecko, kiedy będzie dorosłe, odwzajemni to. To znaczy da ci też szansę na to, że wpuści cię do swojego świata i będziesz mogła z nim od czasu do czasu porozmawiać i da ci ten moment dla ciebie, który będzie wygodny i dla niego, który będzie takim wspólnym momentem. Nawet jak to będzie za te 5 minut. A powiedz, grałaś zazwyczaj takie role, które budziły ogromną sympatię. A czy była jakaś taka rola dla ciebie przełomowa, taka, w której zatraciłaś się tak bardzo weszłaś w tą postać, że ciężko ci było później odzyskać równowagę w postaci swojej własnej? Myślę, że taką najtrudniejszym dla mnie zadaniem to był serial Ja wam pokażę. Najtrudniejszym dlatego, że to była pierwsza moja rola, gdzie 70 dni zdjęciowych, praktycznie dzień po dniu byłam na planie. To było chyba, wiesz, takie, pamiętam, 3 miesiące, gdzie już końcówka to była tak trudna dla mnie, gdzie ja w zasadzie, wiesz, wychodziłam z domu i widziałam stopy mojego dziecka i raz się zdziwiłam, że są takie wielkie. A kiedy skończyłam zdjęcia, spojrzałam na mojego syna, a jemu wyrosły zęby, jeszcze nie wypadły mleczaki, a już mu stałe zęby wyrosły, miał nagle 2 rzędy zębów. I po prostu się przeraziłam, jak to się stało, bo przecież kiedy zaczynałam ten serial, tych zębów jeszcze nie było. Natomiast 70 dni to jest bardzo, bardzo dużo. 70 dni, w których jakby nie masz swojego prywatnego życia. Byłaś kimś innym przez te 70 dni. Pracujemy też na pewnych technikach, które dają możliwość jakby sięgnięcia troszeczkę głębiej w temat, w samą siebie, ale też trzeba się nauczyć wychodzić z tych światów. Jak to się robi? Jak się łapie tą równowagę z powrotem? Najfajniej skończyć szkołę, bo tam cię uczą, kiedy masz wyjść. To nie jest tak, że po prostu ktoś ci powie i to zrobisz. Kiedy byłam u Hanuszkiewicza, pamiętam, że był taki moment, jak grałam balladynę. I miałam jakiś taki ciężki monolog, nie wiem, coś o śmierci, o zabójstwie, już nie pamiętam. I miała wejść muzyka i mieliśmy jakiegoś nowego akustyka, który cały czas wchodził nie w tym miejscu, co trzeba. No i za trzecim razem ja po prostu się rozdarłam, że co to jest? Pan nie potrafi tutaj normalnie włączyć muzyki. No i oczywiście była po prostu, ale to było takie, wiesz, wydarcie, że wszystkich zamroziło. No i Hanuszkiewicz powiedział, no tak, bo ona jest w emocji, bo ona nie może po prostu tak nagle, jakby tak nagle powiedziała, czy pan by mógł włączyć tę muzykę wreszcie prawidłowo, to by znaczyło, że nie jest w prawdziwej emocji. Tego wszystkiego trzeba się nauczyć, po to są szkoły, po to są ćwiczenia, żeby aktor mógł to trenować. Każda rola to jest praca, każda rola to jest spotkanie z innym człowiekiem, który ciebie uczy. Dlatego tak cudownie jest spotkać wspaniałych reżyserów, tak cudownie i wcale nie pracować z nimi lekko i przyjemnie. Tak cudownie jest spotkać te osoby, z którymi się zmagasz, z którymi się boksujesz, z którymi nagle, przy których patrzysz, a to odkrywasz swoje nowe pokłady. Słuchaj, to ja ci życzę w takim razie bardzo wielu wyzwań, wielu sukcesów i odkryć i równowagi. Dziękuję. Wszystko. Dziękuję bardzo.